Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym wernisażu autorstwa pani Doroty i pana Bernarda Nowosławskiego. O wystawie opowiedzą Państwo i teraz za to, że Państwo przygotowali tę wystawę, chcieliśmy podziękować za to, że można Dziękujemy bardzo. Miło nam. Przede wszystkim bardzo serdecznie witamy Państwa. Rozpiętość wieku jest bardzo duża, bo nawet tutaj widzimy małego smerfa, Maksima, który ma, jeszcze nie ma roczku i osoby w różnym wieku, młodzież starszą, jeszcze starszą, także miło nam, że możemy się spotkać w różnym wieku. Już chyba drugą wystawę z Bękiem robimy razem i jakoś tak się dzielimy, że ja robię wtedy fotografię, a on malarstwo, żeby sobie nie robić konkurencji. Może ja powiem najpierw o mojej wystawie, bo Benek powiedział, że kobiety mają pierwszeństwo. To moja fotografia to właściwie połączenie dwóch tematów. Pierwszym moim zamiarem miał być temat świtezianki, ale potem jeszcze do tego, w tym okresie, kiedy robiłam tą świteziankę, taki motyw się włączył dojrzałości, później dojrzałości, rozmyślania o przeszłości i o takich marzeniach. Oba te wątki łączy po prostu samotność człowieka, bo w gruncie rzeczy w tym tempie, jakim żyjemy, mało mamy czasu na przyjaciół, na spotkania i coraz trudniej nam jest razem się spotkać, chociaż w gruncie rzeczy tego bardzo potrzebujemy i jeśli się gdzieś już spotkamy, to każdy chce mówić i tego nam właściwie brakuje. W swojej fotografii po prostu posuwam się coraz dalej, jeśli chodzi o technikę. Stosuję już technikę kolaży fotograficznych, dlatego że zdjęcia już każdy robi, kto chce. Każdy, już mamy fotografię cyfrową, zdjęcia robi prawie każdy. Każdy ma inne wyczucie, ale jest bardzo dużo młodych osób o dużym wyczuciu artystycznym i fotografia w związku z tym musi posuwać się do przodu, bo zdjęcia może robić każdy, ale potem co z tymi zdjęciami będzie robił, no to wtedy już jest nasza własna interpretacja rzeczywistości. Z czego ja korzystam, łączę w tych moich kolażach przeszłość i teraźniejszość. I często staram się w tych kolażach fotograficznych posunąć już do takiego surrealizmu. Tutaj też w niektórych fotografiach nawiązuję do technik dawnych, do techniki kamery obskury albo daguerotypu. I to takie są moje eksperymenty. I to taka wystawa jest próbką no takich moich działań. Proszę, teraz mój mąż. Chciałem powiedzieć, że ja dawno już w oświacie pracowałem, więc nie mogę tyle powiedzieć. Ale pamiętamy jeszcze, pamiętamy. Tak, pamiętamy. Trudno jest mówić o swoich pracach. Chciałem powiedzieć, że moje prace powstały w ciągu ostatniego roku. Są to nowe prace, dlatego że nie chcę powtarzać po prostu. Lepiej, żeby wystawa wędrowała, załóżmy gdzieś w tym zestawie, ale w tym samym miejscu raczej no, nie powinno się pokazywać prac dwa razy tych samych. Jest, jak Państwo mówią, że interesuje się martwą naturą, kubeczkami, szklaneczkami, takimi rzeczami, jak również
biegam od tych tematów w stronę, idę w stronę abstrakcji trochę, no i w tamtej sali trzeciej właśnie jest trochę takich rzeczy bardziej abstrakcyjnych. Aczkolwiek takiego określenia bym nie używał do końca, dlatego że ja tam zawsze wszędzie widzę albo pejzaż, albo postać, albo martwą naturę, proszę Państwa, tak jest. Tak jak się maluje, to tak to, tak wyobraźnia działa. Nie malujemy tak sobie, tylko po prostu wyobraźnia nam podpowiada, a my przenosimy to na płótno czy na inne podłoże za pomocą farby. Zawsze jest jakiś ten pierwowzór w postaci czy martwej natury, czy pejzażu. No i tyle, proszę Państwa. No, cieszymy się, że chyba pociąg przyjechał, mówiłem, że PKS, ale pociąg przyjechał. Także bardzo dziękujemy, cieszymy się, że aż tylu gości zawitało. I no, w pierwszej sali jest moje malarstwo, tutaj jest żony fotografia i tam jest jeszcze moje malarstwo. Tak, jakby jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Rzeczy powiedzieć. Mamy tutaj taką drobną instalację, w której nawiązujemy do mojej fotografii. Tutaj mój mąż jest takim zbieraczem, no i nazbierał różne rzeczy, które wykorzystają w fotografii i tutaj próbka tego. Może tam jest dziennik lekcyjny, może ktoś dzisiejszą datą 54 roku. Ale jest 17 lutym.